Czekaj. Jak się przywitać? Siemano, jestem na stacji Shell. Jadę do Poznania, jak widać. 3 godziny 40 minut przed nami. Nie ustawiłem jeszcze adresu Bruce'a, więc nie wiem, ile dokładnie. Dzisiaj siłownia z Random Bruce'em. I będzie Q&A, będą pytanka na odpowiedzi. Długo streama nie miałem, bo chyba już tydzień, albo dłużej, nie pamiętam. Uwaga, no walczy Wikulenta z Mesyką. Historia jest taka. Myśleliśmy, żeby zrobić walkę kobiet znowu, no bo walka kobiet to jakiś tam dodatek. Wikulenta się zgłosiła, stwierdziłem, ma 90k followów na Instagramie, czy tam ile. Ma dużo zdjęć, widzowie będą mieli o czym gadać na czacie, czy też w komentarzach, spoko. Jakaś przeciwniczka, no to kurwa różowa kaczuszka się zgłosiła, mówię, wymiary podobne, różowa kaczuszka, streamerka, gdzieś tam kiedyś u Ksaja na streamie się przewinęła, zajebiście, taka walka. Niestety różowa kaczuszka nie mogła kurwa walczyć, bo nie mogła sobie wziąć wolnego w pracy, no to szukam nowej. No i człowieku, nie dało się znaleźć żadnej przeciwniczki, która by była wagowo i wzrostowo do Wikulenty podobna. No i wreszcie zgłosiła się Mesyka i to była pierwsza dziewczyna, która zgłosiła się podobnie wagowo i wzrostowo, więc stwierdziłem, dobra, biorę. Walka kobiet jest, żeby była walka kobiet, no. Czy Mamon dostał propozycję walki? Mamon dostał propozycję i walki i cały czas jest zaproszony jako gość na event, ale powiedział, że nie chce się pojawić, bo ktoś mu zepsuje humor, ktoś go wkurzy i będzie miał cały dzień zepsuty i cały wyjazd. Nie wiem, jakby generalnie to, że walczy Boxer i walczy Warwick, to jest dla mnie jakiś w ogóle hit, że mając galę za totalnie za free, no nie? Że 0 zł dla zawodników, masz takich zawodników. Ale też jest k***a jeden hit. Możliwe, że ten hit zostanie ciskowany na Alkibecie. W ogóle mają być jacyś gości specjalni. Syncram chce brać Tazego do narożnika, Random Bruce chce brać XXXTentaciona do narożnika. Tam jakieś dziwne będzie spotkanie ludzi. A która walka dla was jest najciekawsza? Bo dla mnie Random Bruce Ripson i Matty vs. David. Bo jestem pewny, że Matty i David będą się bili na totalne 100%, a Ripson Random Bruce po prostu będzie giga śmieszny. David z Matty dowiedzieli się o swojej walce z ogłoszenia karty. Jezus, no co jest ten zborkościem? No będzie, no. Znaczy chyba. Jak się wyrobi. Ale na YouTubie to ja już powiedziałem, wyłączamy czat. Czat na YouTube będzie wyłączony. Bałem się krytyki? Nie, bo tam nie ma moderacji, więc YouTube mógł się mieć streama. Bo chuj robicie mety. No większy zasięg, no nie? Słuchajcie, jak macie jakieś takie ważne pytania, to możecie je zadać jutro Ksajowi, bo będzie miał streama. Ale baba z chłopem, no miała być baba z chłopem, ale też nie wyszło. Ciekawe w ogóle, no nie? Czy byłaby taka możliwość, że ktoś z Bitej Śmietanki stałby się takim viralem w internecie, żeby dostał walkę na Fejmie na przykład. Z jakiegoś dziwnego powodu. Że Fejm chciałby wrócić na przykład do walk typowych freaków i na przykład wziąłby Sketowiczka i Kaca do walki. No nie? Coś takiego. Norwinki by się zestrały o to. No wiesz co, ktoś tam by chwalił, a ktoś by pisał, że pewnie kurwa, chłopak na TikToku, co chce dostać walkę od półtorej roku, co ma chorą córkę, nie dostaje walki, a jakieś zjeby dostały od Ksiaja. No możliwe było, tak, że tak by było, no. Sądzę o walce na gołe 50 na śmietance. No była taka propozycja, ale Ksaja się nie zgodził. No także no... No wina włodarza, tak? Ty, samochód już mi powiedział, rozpoznano zmęczenie, zalecana przerwa. Jest, dobra, zaraz idziemy się porozciągać. Postój zaraz. Budżet na Bitą Śmietankę. No jeszcze nie mam ostatecznego, bo jeszcze wydaję te pieniądze, jeszcze mam trochę zakupów i wydatków. Ale wydaje mi się, że budżet wzrósł co najmniej trzykrotnie. Co najmniej. Czy będzie jakiś komentator tego pięknego eventu? No, sędzia w oktagonie. Jakie mamy spalanie średnie? Od tankowania średnie spalanie 5,4 litra, widzowie. 5,4 litra, 398 km.
Dobra. Jestem kurwa pobudzony, rozgrzany. Można jechać. Przeogarnęliśmy własne koszulki. No tak, problem z koszulkami jest taki, że ja je zamówiłem, tylko już po zamówieniu i po zrobieniu ich zaszły zmiany w walkach. No i kurczę, no cóż, no jest to amatorska gala, to też będą amatorskie koszulki. Zostało nam 10 km. Ty, Mr. Gino do mnie napisał. Wjeżdżam w ciebie z chłopakami, także się oglądaj za plecy lepiej. Pierdolnięty jakiś? Ło kurwa, Maciek mnie przestraszył, ziomek z Glovo, no. E, Brusik, wychodzisz? Halo? Brus gada, że ma 2 km do Żabki. Nie no, 2 km to przesada, ale no tu widzę, że jest Żabka, to ma do niej 650 metrów. No to czy to są 2 km? No Gerberek chyba leciutko podkręcił tak 4 razy. To idę do Brusa. Dobra, to czekajcie, muszę tak. Witam, ja z naleśnikami. Co tu jest za takim gównem z tego mieszkania? Ej, tak jebie potem, Brusik. Ale tu, a tu mnie w pokoju? Też jebie potem tutaj. Wiesz co ci powiem? Bo o, wy tego nie czujecie, ale tak jebie potem w tym mieszkaniu. No co? Zasnęłem na łóżku, ale już wietrzę pokój, więc zaraz będzie czysto. Chciałbyś w narożniku Xena? No, byłoby spoko na czy wolisz, nie wiem. Czy widzisz wątpię, że on przyjdzie? Kto mógł pójść w twoim narożniku? No nie wiem. Wątpię, że przyjdzie. On was to chyba nie... No ale jakbyś, no nie, no my zapraszamy, nie ma problemu, że przychodził. Jak tylko chce i chce być w twoim narożniku. Jest mile widziany. Nie mogę jeść pizzy. Nie możesz? Nie. Czemu? Ani śmieciowego żarcia. Czemu? No bo trener powiedział, żebym nie jadł do walki. Sok z cukrem akurat trener powiedział, że Gitek będę pił przed treningiem. Pijesz kurwa sok jabłkowy i mówisz, że nie możesz jeść. Nie, trener powiedział mi, że Gitek będę pił sok jabłkowy przed na przykład treningiem. I palił jednorazówkę? Nie, to nie. Ale sok powiedział, że sok jabłkowy, sok pomarańczowy, żebym dużo węgli miał i dużo cukru, nie? No przed walką, tak. Ale nie chyba teraz. 3 dni przed walką to też się liczy. Niech on nie je przed ćwiczeniem, bo się zżyga, ale zrobimy sobie lekki trening, bo Bruce miał dzisiaj już sparring w K1, tak? No miałem dzisiaj sparring w K1, mogę ci zaraz na coś pokazać. Czy masz to, masz nagrane na telefonie, tak? No nie, mogę tu ci pokazać, na tobie. A na mnie możesz pokazać, ale jak, to przecież na sparingu miałeś sprzęt, a teraz nie masz rękawic ani nic. No pokazać ci ruchy, kocie. A ja, jak chcesz, to możemy wziąć na siłownię rękawice, a, dobra, ja mam siłowni. W ogóle, ja mam w ogóle na ten rękawice w samochodzie nawet, jak chcesz. No dobra, dobra. Zagraj coś na gitarze, zagrać im coś. Piosenkę się uczę, dopiero to brzydko będzie brzmieć. To wyszło, czy nie wyszło? Co? No to, co zagrałeś, to było dobre? Bo ja nie wiem. Coś takiego. O kurwa, no to już jakoś brzmiało. Czyli znasz 3 sekundy. 25 sekund znam, ale gram bardzo powoli. Pis, pierdalaj do lasu, żeby cię komary waliły w dupę, a nie do klatki. A, bo ty coś miałeś, historię z komarami, że cię ten... Ja pierdolę, znowu ta historia naprawdę... No ale no kurwa, no w donejcie była, no. Ale wiem. Ona była prawdziwa czy nie, bo ja nie wiem. Nie wiem, kurwa, nie powiem, no nie, kurwa, nie gadał, no za 40 lat później, siema mamon, komenda, ale śmieszne, kurwa, komenda, 60 lat później, Dobra, Brusik, wystarczy, no, kurwa. Rozumiem reakcję. Cześć, o co chodzi, no nie. To jest oryginał. Nie no, było, słyszałem brzmienia podobne niektóre, nie? Tylko dużo wolniejsze. Myjesz się na siłce, czy nie? Myję, no. Okej. Okay. Masz jakieś ręczniki, wszystko? Nie, na siłce się nie myję. Czemu masz, pałkę? Co? Czemu masz pałkę? No na miasto idziemy. Muszę się przyznać, bo powiedziałeś na streamie, no. Że tu zapi. I tak trochę dziwnie. Jak wróciłem z treningu, to po prostu od razu odpaliłem streama i nie brałem prysznica, no. Znaję się. A dalej jesteś nieumyty? No.
Nie chcesz iść w szybki prysznic wziąć 5-minutowy? Poczekam te 5 minut. No mogę wziąć. No to weź 5-minutowy prysznic. Weź, no poczekam, żeby mnie nie pierdoliło w samochodzie. Dobrze, poczekaj. No idź się kurwa umyj, po prostu zrób to szybko. 5 minut ci to zajmie. Przyjeżdżam do streamera, on jest ode mnie, on ma 28 lat i muszę kurwa go wysyłać pod prysznic. Siadnij se pochuj stoić, bo się brzydzę usiąść na czymkolwiek, bo wiem, że to jest kurwa upocone i to też jest upocone. A jak tam pójdę, to wypierdolę streama. Chyba. Czekaj, zobaczmy. Nie będę tam siedział, bo tam wypierdala streama, no. Oho, wyszedł. Ty masz na sobie jakieś ubrania? Nie. Ja pierdolę. Majtek też. No od razu lepiej, dobra, już jestem nie goły. Czy ty ubrałeś tą samą koszulkę, którą miałeś wcześniej? No ona jest świeża, założyłem ją 5 minut przed twoim przyjściem. Świeża, wyprana. I te same spodnie. W nich nie ćwiczyłem przecież na siłowni. Kurwa, od kiedy mam tak ujebane spodnie? Czyli jednak nie są czyste? Kurde, wiesz co, nie, to jest... Bo wsadziłem, jak robię pranie, no, to wsadzam takie poduszki z płynem, żeby ciuchy ładnie pachniały, nie? I one czasami się poduszki nie robią... Poduszki z płynem? No takie... To się wrzuca do bębna z tym, no, nie? Taka kapsułka. No, tak, a tak jakby. No. I ona czasami się nie rozpuści i albo i zostaje taki ślad, nie? No nie wiem. Może za dużo ubrań rzucasz? Wrzucam dużo ubrań, no. A kto ci tam dał followka? Powiadomienia przyszły, jakieś widzę. Patrz, dwie dziewczyny ze streama pewnie przyszły. Julia i Pola. No. Sprawdzasz? O, brusi, brusi. To taki żarcik był. Dobrze, masz wszystko na siłownię? Bielizna, koszulka, ręcznik. Czy mam ręcznik? Ręcznik, a bielizna, koszulka. Na siłownię. A napisać, żeby się wytrzeć, poumyć się? Ja się w domu myję, no nie lubię. Aha, bo mówiłeś, że po siłowni się myjesz, czyli w domu się myjesz. Ja okay, się myję w domu, no bo tak dziwnie mi się myć z 8 jakimiś ziomami. Okej, okay, no nie lubię się publicznie myć. Niektórzy nie lubią się publicznie myć, no. Wstydzisz się czegoś? Nie. Co najwyżej innych mogę zawstydzić. A na przykład możesz się wysikać do pisuaru, jak ktoś sika do pisuaru obok? Nie, no nie ma opcji. Jakby były... Jakbym podszedł się wysikać do pisoaru, bo by dwóch facetów po dwóch końcach i środkowy, to nie mógłbym do niego, do tego środkowego podejść. Ale ktoś był na środkowym, a ty byłbyś na lewym? To też nie. Też nie. Po prostu jak ktoś jest obok, to nie da rady. Nie. Okay. Ale to chyba tak... A jak jesteś sam w pisuarze? To tak. Tak? A jak ktoś nagle przyjdzie w trakcie sikania? No to chłop złamał zasady. Sztanga ale... płaska, 6 serii. No, 6 serii. Tak, jedna 50 kilo, jedna 60, jedna 70, 80, 90 i stówka. Stówka na 10 powtórzeń. Ale przecież ty kurwa, jak... Ty przecież mówisz, że twój max to 60 kilo. No dobra, ale to ty takie robisz. Ty jesteś pierdolnięty. My ważymy tyle samo, Brus. Bruce, jebany idioto, jesteś tak nieporadny, za mnie skręca w środku, jak jesteś taki ciapowaty i flakowaty. Dobra. Jak można być taka pizdą, chlopie? Przejmujesz się takimi donatami? Nie. Rucha, nie. A, ty ją. Porażka. To wyjebane. Jak Brusa, to nie rusza. Zapomnę o minucie, kim on jest. Ty, ziomek tam, to proszę już nie wysyłaj więcej donate'ów wyzywając mnie, okej? Okay? Ale Brucik, wiesz na co ja liczę, kurwa? No? Że zamkniesz wszystkie mordy, no nie, w sobotę. Ja liczę, kurwa, na twoje zwycięstwo, tak szczerze. Te? No, no bo myślałem, że może zrobię z Brucem jakiś stream, ale z jakiejś siłowni. No, no, no. Ale nie, jadę do Poznania, Bruce wygrywa w sobotę, wielkie zwycięstwo. Jak wygram... Historia była piękna, tak? Jak wygram w sobotę, to robię drunk streama. A jak po tym? Jak psycha po filmie Tomka? Ani trochę się nic nie zmieniło. Nic? I miałeś wyjebane na film Tomka? No tak, no są. Zrobił zlepek shotów. Dobra, na ile procent wygrasz z Lipsonem? 50-50, albo wejdzie, albo nie. Ja myślę, że 51 masz procent szans, nie? Bo jesteś, kurwa, wiesz, cięższy, jak mu zajebiesz hita, ten Lipson to pada, no nie? Jak mucha w lesie. A mam silny cios. Masz? Trener mi powiedział, tak. Tak? No na bokserze robię ponad 850. Jakby, powiem tak, jak dam przegrasz... Dam siebie 100%, no i tyle. Wiele się nie stanie, ale jak wygrasz, zostaniesz bohaterem. Co, wodę chcesz, tak? Wodę i może jakąś zagrychę, żeby była pompa. Zagrychę na siłownię? No. Okej. W porządku. Dzień dobry. Mhm. Poproszę to. Jednego hot doga. Cabanos ser. A duży? Cabanos ser? Cabanos.
A jest serem? Jakaś parówka? To z serem? Kiełbasa, bekon, ser. Jest. Poproszę. Najlepiej jakiś ten. Jednorazowa. Tego mi było trzeba. Hot doga? Uh-huh. Dojebany. Uh-huh. Już zjedzony hot dog? No. I teraz jednorazowa. Siema! Witam Malinkes. Jest Malinkes. Tak wygląda Malinkes. Siema, oni mnie znają chyba, nie? Proszę, oficjalne przekazanie, nie? A co tam jest? To są rzeczy na śmietankę? Dobra. Serio? Takie coś ogarnęliście? Jezu. Mega, nie? A, nie wymawiamy nazwy siłowni, na której jesteśmy, bo nie mamy z nimi współpracy. Unikamy pokazywania logotypu. W sumie ja tu nigdy nie byłem. No chyba tu jest znak, to chyba tu. No dobra, nie? Już po siłce? No nie, brud się już poszedł przebrać, ja też zaraz idę. Siema. O kurwa. Siemano. Siema. Dawaj, ważymy się. Bierz kamerę. Nie działa. Nie wiem, może jest, nie ma baterii. To może się nie zważymy. Tutaj macie on off. A. I działa. A nie widziałem tego, dobra, dziękuję. Nie widziałem. No widać tą wagę? Tak, no to jest delay, nie? No jak coś to... 84,5. Jest oficjalnie waga Bruce'a 84 i to w ubraniach. Mam nadzieję, że hejter Rybson już nie będzie mówił, że waży 90. No oby. Nie jeby ode mnie. Ja pierdolę, zaś ta tyra, nie? Jakiś kameramen mi się trafił. No to 20 wymachów do przodu. Wymachów, nie? Co to kurwa jest? Do góry? Teraz coś takiego? 20 razy. Nie tak. Tak. Jak tam co? No są na pewno rozśmieszeni, nie? Idźmy na pierwsze ćwiczenie, no dawaj. Pierwsze które? Ćwiczenie? No ja bym sobie porek ponawalał. To płatka od razu. Okej, to jest tam internet. Kurwa, co on zrobił? Jedna, dobra, super. No, jedna i mamy to. No. Co ty zrobiłeś za okuska? No bo chciałem, żeby mnie zauważył, patrzył w dół. No weźcie pustą na początku. Też się mogłem zważyć. No nie wiem, ile chcesz, no jakby ile uważać, ja zrobię tyle samo. No nie słyszę, żebyś oddychał, ty on nie oddycha. On nie oddycha w trakcie ćwiczeń. Wydaje się, że on oddycha? No ile tak średnio, nie? No nie wiem, za dużo. Dłuższy już jest 10. 30. Ty jesteś tak 30 czerwony. Powtórzeń go zrobił. No wow. Dobra. Nie muszę oddychać przy takim mojej wadze, nie? No jak nie musisz? No zawsze oddychaj. To znaczy oddycham sobie po cichu, po prostu się nie męczę przy tym. Dobra. Ile nakładamy? Aha, mnie od brusika jest. 40 kilo teraz. Nie wiem, ile powtórzeń. Zobaczymy. Zrób 10. Jak się ustawiasz najlepiej? I tym małym palcem zaczynasz od tychże... Tych, nie? Taki tip, jak trzymasz sztangę, to wyobraź sobie, że chcesz ją rozerwać i suportuj się nogami. Dobra. 10. 10. No jest 10. Uważam, że Bruce jest silniejszy ode mnie, bo mu to idzie dużo łatwiej. No Bruce jest w treningu, nie? No to jest dla mnie pierwszy trening w trakcie choroby po bardzo dawno. Uważam, że Bruce jest silniejszy na 100% ode mnie. 50? Nie no, podniosę, ale coś czuję, że tak 3 powtórzenia. Oj, lata. Kurwa. Już? Nie. Jeszcze? Oj, Brusik. Nie, nie poszło. 5 razy i jeszcze przez chwilę mnie zachwiało. Maksymalnie podejście 62,5. Tak, mój rekord, no. Taki dobry dzień był chyba. Powiem, duża jest różnica pomiędzy 40 a 50. Naprawdę. Zapytaj, czy dipy dadzą radę zrobić? Nie ma chuja. Nie, dobra. O, lata, łapa.
Dominator. Kurwa, więcej brusika. No i rozjebał brusika, nie? 4 razy sam w pełni, ale 5 już nie podniósł. Chcesz dołożyć trochę? 60. Dobra, słuchajcie widzowie, 60 kilo to jest tak mój up, nie? Maksimum, nie? Okay. Ja nigdy w życiu nie podniosłem 60 kilo. Chodzę 2 miesiące na siłownię i podnoszę 60. Nie jest to jakoś super dobrze, ale nie jest też chyba tragedia. A kiedyś coś robiłeś? Nie. Jesteś zmęczony? Trochę, no. Ja w ogóle, ale mnie bolą mięśnie. Oj, dobra. Dominator się nigdy nie męczy. Matki, dobrze, ustawienie dobre. Nie nad brzuchem, tylko nad klapą, nie? Bo ostatnio już tam się leciało. Nie pomagałem. Może no, by się pomóc. Dobra, 3. No, 2,5. Ani razu nie dam rady. Niestety. Bruz jest silniejszy ode mnie. Ale 2 to i tak niedobry wynik. Dało. No było git. Ja nie zrobię 60 kg. Co czat pisze? Śmieją się. Bekę mają ze mnie, no ale mówiłem, że tak będzie. No, jestem chory. Mówiłem wam. Random Bruz rozpierdoli Ripsona. Zobaczcie bokserskie. Sobie. Zdjęcie bokserskie dzisiaj wrzuciłem. Jak chcecie, no możecie sobie zobaczyć. Twój trener, zaprosiłeś trenera współtworzenia tego tak, posta, tak, ale jeszcze, nie zaakceptował. Jeszcze nie zaakceptował, no. On nie ma czasu i trochę się, mi się dźwignie za bardzo. Okej. Dobra, możecie cisnąć, nie? Dobra, podejście numer 2. Co tam, wyciskamy? Nie, okej, okay, raz weszło. Co dalej? Martwy ciąg. O kurwa, dominator. No, raz się udało, ale było ciężko. Ale wymuszone. Jaki ten z nogami, taki wymach w powietrzu. Ja się nie podciągnę tak prawidłowo super raz. No nie ma problemu, nie? Rozgrzewka tak łapę. Tak? Tak. Ale rozgrzewka. I co, jak oceniacie ten trening od 1 do 10? Mają jakoś, nie? Ale od 1 do 10, no. Od 1 do 10 jak się podoba? Co to waga? 12 kg. Okay. Dałem XD na 10. Jaka jest technika? Jak ja zaczynałem, no, to popełniłem błąd, że tak wpierw, a później uginałem nogi. Musisz... Najpierw uginiesz się bóg? Nie, musisz 2 w jednym. Musisz od razu uginać się w grupę. Też pokażę powód. Okej. Ocenka? Nie wiem, czy to dobra technika, ale tak jakby jakąś kaczkę tu robi chyba trochę. Ale ja też taką zrobię, bo ja też tak mam. Tak do boku ci się nogi uginają? A mam tak uginę do boku? Ja nie wiem. Nie robiłem nigdy tak. Niżej dupa trochę. A ile maksymalnie bierzesz? Nie maksów nie robiłem w martwym. Możemy dzisiaj spróbować. Niżej trochę dupa. O, teraz było dobrze na pewno. Dobra. Dobra, to teraz. Jak oceniać technikę? Robiłem jak na Brusa. Jak zaraz sobie krzywdę zrobi? No Brus to gerbę. Nie wiem, robię na małych ciężarach, żeby sobie nie złamać. No 12 nic sobie nie zrobić raczej. Wiem, no. Wiem. Co tam dalej? Wolę tą Sigma swój. A może wolniej, ale tak. Dobra, już to. Normalnie przysiadł. Jak on się pompuje, to widzisz, jak mu się twarz robi taka czerwona? No bo nie oddycha. W sensie źle oddycha. Dobra, teraz to jest 10 razy. Tu jest 20. Ile teraz? Więcej? Nie. No jak to nie? Dawaj. Po co więcej, jak robimy po 10 serii? Patrz, tu jest 30 to. No to dawaj, zanieś tam. Kurwa, dominator w sztosie, nie? Ty, to jest po samochodzie. 30-kilowe. To jest są ósemki jak coś. Nie widzisz z drugiej strony, ale jest też strony wylatki. Sigma. No dobra, próbujemy. Już na jedzenie możemy sobie pić na ten, na... A ty idziesz na jedzenie? Nie wiem, nie. No mówiłeś mamie, że wracasz od 20 lat. No nie, ale zapraszamy. Mi to tam wiesz, ja mogę wrócić później. Zaskoczymy na jakimś tam jedzenie.
8 razy. 8 razy? No, nie było łatwo. Nie da rady więcej? Nie. Ty, jak mi bolą to nagle. Czekaj, bo jest problem. Niżej dupa. O, 2. Ty, no ładnie, 10. Ale to nie będę rady dalej. Mógłbym, ale się nie chcę, bo mnie coś nogi bolą. Zrobiłem 12. No. Dobra, teraz ja wymyślam trening, który miałem w planu treningowego. Idziemy na worek bokserski. Ja wymyślam trening na nim. 2 proste sierp kopnięcie, lecisz pierwszy. Co on kurwa robi? Co on robi? Nie no, kop mocny. No kopa ma dobrego. No, ustabilizuj worek. A nie chcesz takich szybkich, typu... Takie wiesz, szybkie ciosy, rybca nie wie co się dzieje. Obracasz ciałem podczas kopa czy nie? Czemu nie obracasz ciałem, ty wiesz? Obracam. Ale jeszcze bardziej, teraz ciało takie to wszyscy w krew, dokładnie. Dobrać sobie? Ja wiem. Jak kopiesz, to tego, lecisz tylko to. A skręcisz całe ciało, to lecisz całe ciało. No wiem, ale skręcam ciało. No wyprać całą serię, prosty się powykop. Dawaj. Czekaj, chwilkę, poszukujemy. Nie skręciłeś w ogóle. No jednak nie wiem, czy... No ale jak samego kopam, to pan... No jak o tym myślę, to pamiętam. Ale to nie jest technika jakakolwiek. Oni się biją w K1? No on jest w K1 się bije, no. No! A dalej fronta, pokaż fronta. Front nie czuciłem. No to spróbuj, po prostu wiesz. Na brzuch, co mam. Po prostu front. Wyżej, wyżej! O kurwa. Kolan nie używamy brus. Nie używamy kolanek. A. Patrz, walić kopa. Możesz mi wyprowadzić sierpowego parę prostych kopnięć, ale to nie będzie, nie? Dosyć ten sierp, nie? Dawaj trochę lżej, ale tak, taka drogą szybkość. Nie, no tutaj tak. Ale czemu? No tak, musisz nóżko. No. No i znowu to zrobiłeś. Teraz TRX. To działa na bicka? Nie. Na bicka? Pewnie na, nie wiem, może przedramiona? Nie wiem, ja się nie znam takich rzeczach. Tym jesteś bardziej odchylony, tym jest trudniej. A. Tak jest łatwo, nogi dalej. Widzę. A tak? Bo nie może być tak, że lecisz do tyłu, to już masz tak. Ja ci powiem sztywno, dobra, czekaj. Ja tam nie robię tego super dokładnie, ale wiesz. Kurwa, fajne, bo to jest naturalne. O kurwa, ty, brusi. Co on teraz robi? Ja, nie ustabilizuje się, polecam mu nogi. Na jednej nodze, co jest? Ale lecą ci te barki. A, kurde. 4, jeszcze 3. Dasz radę. 2. 1. Dajesz. Nice. Jest, kurwa, to było męczące. Aż na limit, 6 razy. A wyciąg na tricepsy, tak? Wyciągamy to i zakładasz to. Okej. Okay. I tak szczerze to spontowałem się żłoba. Ale plus jaka ma mapę, człowiek władza jak ten bicek chodzi. No. Ja mierzyłem bicka parę dni temu. Ile? 33. Aha. No i 15 takich powtórzy. Władza jak ten triceps chodzi.
kurde, się przesuwa, idealnie. Mega siedzi. 10 kilo ty. Nie ruszasz chłopcy za bardzo. O, tak, no. Go, 15 razy. No, to przy 15 już jest ciężko. 15 kilo teraz. Dobra. 7 razy i to chyba technika też taka te. Kurwa, nie wiem jaki jest powig, ale dobra, niech będzie tak. O, ja trzymam. Zrobiłem 3. A, 20 kilo. Dam radę? Bo nie próbowałem jeszcze. Nie wiem, nie, zobaczymy. Nigdy nie próbowałem 20. Ja nie spróbuję, no nie? Jak coś. Bo wiem, że nie zrobię, a nie mam co się... Nie mam co mięśni wyjebać. Nie dam rady do końca, tutaj. Tu jest. Gdzie jest Bruce? A tu. Dobra, zrobię. Dobra. Ej, tu nie są wszystkie jakieś ciężkie klepy. Lecimy na czwórkach. Dobra, to jak na czwórkach, to zrobiłem takie nieprzyjemne ćwiczenie. No. Takie. Wymachy. Tak. 12 razy. Za wysoko chyba robicie ogólnie. Na wysokość barków powinniście robić. Nie wiem, ja robię jak brus. To sobie krzywdę zrobisz. Zaczynamy leg press. Jak to działa? Musisz trochę podcisnąć, no i teraz zwalniaj. O. Jak to podświetlić? Ty pomóż mi. Weź ten. Co? Podnieś nogi, weź. Podnieś. No i teraz spuść. Dobra. Ty, ja mówiłem, nie ćwiczę na tej maszynie, dlatego... No to widać, no. Brus uratowany. O, leci. Ej, to nie jest taka mała waga, jak się wydaje. Ja 12 zrobię. I co jeszcze robimy? Kurwa, plecy mnie rozbolały, mam nadzieję, że nic wielkiego. Jak cię plecy od tego rozbolały? Tak, no nie, nie. Tu leżysz. One no pierdola ty, ja bym tak nie zrobił. To teraz w planie Arnoldki. Kurwa, brzuch napinasz. Coś mnie w plecach napierdala. Nie mam rady. Ja... kardio? Lubię bardzo skakankę. Jak chcesz, to możesz porobić po prostu. Zmęczony jestem. Tak. Jak zmęczony jestem, to chodzę jak gargulec. Okej. Dajcie mi wody. Proszę tylko, żeby mi krzywdę nie zrobił. Nie. Wiesz, że nie mam śpiewania z pytania, bo się nigdy nie uczyłem. Rewu ma pytanie do ciebie. O kurwa. Co? Rewu, kiedy Malinkę ze ksi? A kiedy chcesz ze ksi? Nie wiem. Malinkę to napisał, że chce jechać na wyjazd. Nie widzę tej skakanki. To może wolniej. No dobra. Malinkę z nami pytał, że chce jechać na wyjazd zimowy, bo ja chcę robić wyjazd zimowy na narty i tak inne rzeczy w góry i chciałbym wziąć kogoś nowego. Malinkę spytał, to mogę Malinkę sobie go lubić wziąć. Kurwa. No i dzięki popo, nie? No wyczuwasz już. O kurwa, uszy wyczuły. Jak ty szyję napinasz, no dawaj, ja ci dalej nie. Nie, się już. A jakiś rowerek, coś? Limit, nie, dzisiaj nie. Wybrusz, spokojnie, uspokój ten worek. Dobra, ja się wystarałem ze wszystkiego. Jestem spokojny. Jest to koniec treningu, Brusik zdycha. Jak widzieliście jego przygotowania siłowniane do pikiej śmietanki. Jutro ma jeszcze ostatni spaling z K1. Wiadomość do ryby? Powiem ci tak. Nigdy nie lubiłem sushi, ale kurwa, w sobotę cię tak wpierdolę, że zacznę jeść ryby, nie? Mocne kurwa słowa. Szkoczko! Elo, dzięki za suby, donaty. Sorry za problemy techniczne, nie chciałem. Kurwiłem mnie bardziej niż was pewnie. Elo, życzcie mi, żebym wrócił do Krakowa żywy, bo zaraz dzięki jadę. Za streamek, dzięki, pa. Dobra.